Ewangelia według świętego Łukasza, 4 listopada 2023 roku. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali, tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto z obu zaprosił, i powie ci: ustąp temu miejscu, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przysiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przyjął zaproszenie od przywódcy faryzeuszów. Kim jednicy? Faryzeusze przyszli na zaproszenie, bo pytanie jest, jakim, czy jestem gościem korporacyjnym, szukającym przede wszystkim, jak tu się ustawić dobrze wypaść z domkty lub znaleźć jakieś słabe strony, aby donieść, aby go z tykre ośmieszyć. Ale Jezus mówi również gościu, przyjaciela, który zna gospodarza, nieraz potrafił z nim rozmawiać otwarcie, potrafił go skarcić, potrafił pouczyć go, bo wiedział, bo chodzi i zna swoje miejsce wśród gości, szuka porozumienia, szuka przyjaźni, czy raczej szuka rodzynków, które będą posłużyły mu w przyszłej karierze. Jezus, czy ty znasz swoje miejsce wśród przyjaciół? Amen.